Hejko! Jak zimno, kochani! Witam się z wami w kolejnym vlogu. Mamy 18 dzisiaj? Nie wiem. Ale mam brudno w aucie. Same błoto, cement i tak dalej. Jadę na budowę sprawdzić jak tam, bo podpięli nam wodę i boję się, że zobaczyć ile tam jest stopni, czy nie trzeba włączyć jakiegoś ogrzewania. W przyszłym tygodniu będziemy mieć już ciepło, będziemy mieć ogrzewanie. Będę zamawiać w poniedziałek opał. Jak nie zdąży przyjść, to sobie kupię w markecie pelet. Po prostu na rozpałkę. I zobaczymy. Duszę się w tym. No sakra. W ogóle to jak jestem dzisiaj ubrana, to pobiłam kurde wszystkie stylówki z swojego życia. Jaki stary sweter. Zobaczcie, taki ten. Getry takie do ćwiczeń. I jeszcze mam takie kozaki z takim futerkiem od góry. Wygląda masakrycznie. Ale to nic, nieważne. Jadę na budowę. Już te buty, powiedziałam, Boże, jakie one są wieśniackie. Te kozaki. Ja nie wiem, gdzie ja miałam oczy, ale jadę na budowę. I już będą moimi kaloszami budowlanymi, już nie idę w nigdzie. No normalnie masakra, to znaczy ja nie wiem co sobie ludzie o mnie myśleli, jak mnie widzieli, jak ja z tej budowy w takich umarsanych butach do tego Brico i wszędzie wchodziłam. Jedziemy na budowę. Pokażę wam co się tam zmieniło, bo muszę zmierzyć parapety i sprawdzić tą temperaturę, bo bym zamówiła dzisiaj te parapety. Jesteśmy w garażu, zobaczcie, jeszcze tu został kawałek, ale to na samym końcu cokoliki, no i tam będzie pan robił, dlatego tam jest niedorobione, no i już w poniedziałek będzie też fugowane, także jutro garaż będzie skończony. Ogólnie myślałam, że by go pomalować, aż sobie przypomniałam o tej wychodzącej wilgoci, to wszystko od filarów z tarasu, jeżeli komuś jeszcze to umknęło albo jest nowy na naszym kanale. Po prostu filary są na tarasie i przez te filary wchodzi wilgoć, a ta piana, która jest na murze, no to jest po prostu chemia, która wychodzi z tynku. To trzeba zetrzeć, ale myślę, że to pięknie, ładnie wyschnie wszystko, jak tylko tutaj w przyszłym tygodniu stanie kocioł. W poniedziałek mój wujek ma przyjechać. Zobaczcie, tu jest, może oświecę. Tu jest stacja, a już się światło świeci, to jest w ogóle mega. Tu jest stacja zrobiona pod ogrzewanie. Tu będę się musiała nauczyć wszystkiego, co jest od czego, bo to jest od ogrzewania na dole. To będzie wszystko zrobione. Tu już gniazdko też zrobione. No i tu założyli nam wodomierz, także możemy korzystać już powoli z wody. Elegancko. I tu dałam termometr, jest 2 stopnie teraz w środku, także zimno, ale jak się tylko piec pojawi, to będzie już cieplej, ale przynajmniej jest dodatnia temperatura, więc nic nie będzie zamarzać. No i to wszystko wyschnie. Ja wiem, że podczas opadów będzie to znowu zamakać, ale jak tylko zrobi się ciepło, to mam nadzieję, że od razu zrobimy tu tak samo, bo tutaj jest ostatni filar, widzicie? I tu najbardziej zamaka. Dlatego od razu będziemy robić krokwie i będziemy zadaszać to i nie będzie się już lało po prostu. No i teraz jest jeszcze do poprawki. Tutaj już okienko wstępnie obrobione, przyklejone płytki, także elegancko będzie to kończone. Dobra, tu zgasimy, bo nie trzeba świecić. I tu też. Jeszcze będę chciała zdjęcia zrobić. Dobra. Sprawdzam, bo to jest wiertarka mojego taty, albo i nie, albo to jest stara na. Wiertara zlokalizowana, bo nie wiedziałam, gdzie jest ta wiertarka. Mówię mu, skąd ja mam wiedzieć? Tu zobaczcie. Przyszedł nasz wyłaz. Niestety mąż pomierzył wszystko laserem i wyszło, że jest 2 cm za szeroki, ale to panowie wykują. Lepiej, że za szeroki, niż miałby być za wąski. No, tylko 2 cm to może mało, ale jednak troszeczkę kucia będzie. Także to jest nasz wyłaz, który będzie zamontowany w tym tam otworze na górze. I tu mam kominek. Tu takie 2 doloty powietrza, ponieważ nie chcemy do tego komina tego odprowadzać. W ogóle ten komin jest niepotrzebny. Chyba, że będziemy chcieli zrobić kiedyś taki prawdziwy kominek,
z prawdziwego zdarzenia, to tak. No ale wiecie, no nie da się wszystkiego przewidzieć. Miał być prawdziwy kominek i pokażę wam. Pościągam. Te wiertła, jakie zajechane. Kupiłam kominek, za dużo tu nie zobaczycie. Ale zobaczcie, dość spory kominek. Tu nie widać go. Nie ma zdjęcia takiego, chyba żeby wam go fajnie pokazać. No ale widzicie, mniej więcej tak wygląda. On jest w pełnych szybach. Powiem wam, że troszeczkę się bałam tego... Widzicie? No, tutaj jest. No tu nie widać, no zwykła czarna skrzynia. Ale troszeczkę pokażę wam na zdjęciu, jak on wygląda. To sobie zobaczcie. Troszeczkę się bałam kominka... O, tutaj widać. Zobaczcie. Widzicie? Tak. On wygląda i ma pełne szyby. Troszeczkę się bałam kominka, biokominka z niepełnymi szybami, ze względu na to, że on nie będzie za wysoko i bałam się o dzieci, że coś wrzucą, że Laurka może coś wrzucić. Antoś tam, wiecie, już dużo rozumie, ale Laurka mogłaby coś wrzucić do tego kominka, jak ja wyglądam, jak prawdziwy budowlaniec. Mogłaby wrzucić coś do tego kominka, włożyć rękę, nie daj Boże, do ognia. Tu się postawię. I mogłaby być z tego niezła draka. Więc stwierdziłam, że może że bezpieczniej będzie na pewno z pełnymi szybami. Poza tym uważam, że taki biokominek wygląda naturalniej. Bardziej przypomina ten tradycyjny. Bo są otwarte tradycyjne kominki, ale te takie nowoczesne zazwyczaj są, ten ogień jest zamknięty za szybami i bardziej mi przypomina taki kominek. Chyba że jeszcze są te biokominki z taką, wiecie, obudową drewnianą, taką, no to nie jest drewniane, tylko to jest z materiału, wiecie, niepalnego, niełatwopalnego i żaroodpornego, więc... No, ale i podobał mi się jeden, ale tu był za duży do tej wnęki, bo miał dobre 1,20 m, ale też był piękny w takiej właśnie obudowie, fajnie, nie trzeba by było tu jakiejś sporej nadbudowy robić, ale to właśnie jest plan na przyszły tydzień, żeby ten kominek został zamontowany i panowie muszą mi obrać właśnie sposób na to, muszę kupić jakieś bloczki, mniej więcej muszą mi obliczyć ile. I będzie biokominek i będziemy testować od razu na pewno. Będzie też już ogrzewanie. Płytki są zamówione. Właśnie zaraz wykonam telefon do łazienek, co z moim zamówieniem. I zobaczcie na moją ścianę, która jest zamaziana, no bo niestety jest bardzo zakurzona przez szlifowanie. Ale to co było, te plamy, a jest teraz, to jest niebo a ziemia. Zobaczcie, cały bok został tu wymieniony. To jest wszystko, wiecie, no, zacieki, zakurzone, ale to jest wszystko po prostu do umycia ciepłą wodą. Wygląda to bombowo. Także jak tylko ciepła woda się pojawi, to będziemy to czyścić. No, tam u góry to trzeba już wyczyścić, także pan będzie musiał tam podziałać z tym czyszczeniem przy fugowaniu od razu, żeby to wyczyścić przed zafugowaniem, no bo jak zniknie rusztowanie, no to będzie ciężko. Do tego poziomu jakoś sobie poradzę. A tam będzie ciężko. Nie wiem, jak ja kiedyś będę to myła. Nawet śmialiśmy się wczoraj, że dobrze by było to kerszarem i jakąś, wiecie, delikatną pianą potraktować. No ale moja wylewka anhydrytowa mogłaby tego nie znieść. Więc tak to wygląda. Myślałam też o malowaniu garażu, ale potem doszło właśnie do mnie, że są te mokre plamy. Tu też mamy już światło, tylko nie ma jeszcze kontaktu założonego i trzeba dokręcić po prostu żarówkę, żeby było światło. Tu też, zobaczcie, mam zrobione już podłącze pod nasz grzejnik. Pierwszy mebel do łazienki. Jesteśmy w łazience na górze. Dobra, mierzę parapety. Tu nie muszę, bo tu będzie z płytek parapet. Teraz tu sobie zmierzę. O, proszę bardzo, skrzyneczka założona. A czy my mamy to zabudować tu? Nie wiem. Zalać to? Czy co? Czy mi zaślepić? Zobaczymy. Muszę mężowi zrobić zdjęcie. O. I tu mamy całą rozdzielnię do ogrzewania na górze. Sobie można poprzykręcać, tylko ciekawe, który jest od czego. Wiecie, ten. Co jest od czego?
sobie zmniejszyć albo zwiększyć. Tak to wygląda. No i tu jak będzie taka szafa, no to niestety, ale trzeba wyciąć, żeby można było się dostać do tego, prawda? No, to było najlepsze miejsce, żeby na to wybrać. Tak samo tutaj będzie prąd z góry. Także tak to wygląda tutaj. Jesteśmy w pokoju u Lauryki i widzicie, ona ma na ścianach taki róż kwarcowy. I jednak zdecyduje się na tą tapetę w motylki. Powiem wam, że to był mój pierwszy wybór, ale miałam też zapisaną tą drugą i potem jakoś mi tak naszło, może za blado i tak dalej, ale później idealnie odczytała moje myśli jedna z was, pisząc, że ożywię to dodatkami i zanim dodałam ten film, to też taką decyzję podjęłam. Troszeczkę boję się tej niebieskiej z ptaszkami. Jest charakterystyczna, piękna ta tapeta. Ale jednak stwierdziłam, że pierwsza myśl jest zawsze najlepsza i nie chcę jej żałować. Tylko jeszcze zastanawiam się, czy brać gładką, chociaż wiecie, że my nie robiliśmy gładzi, tylko mamy taką strukturę na ścianach. Kiedyś, jak dzieci będą starsze, nie będą mi obijać tak gładzi zabawkami, to sobie zrobimy, ale te ściany naprawdę ładnie wyszły. No tu gdzie nie są niedociągnięcia, tak jak na przykład tu widać trochę te ranty, widzicie ten rant, ale nie jest źle, jest naprawdę dobrze i, no, i wygląda to naprawdę estetycznie i zdecydowałam się na to, tylko chyba zdecyduję się na taką strukturę lnu, jakby wiecie, na linie była ta tapeta. Piszę tam, że bardzo ładnie na takich strukturalnych tapetach ona wychodzi, na takim materiale, także zdecyduję się na tą też, bo na gładkiej by wyszło. W ogóle jest też taka struktura drobnego tynku. Jest też coś takiego, więc też i nad tym się zastanawiam, bo nawet jakby przebijało, to by ładnie wyglądało. Ale jakoś ten len też do mnie przemawia. No i teraz przechodzę do mierzenia parapetu u Laury i to jest najgorsze, bo on jest narożny i musi być wymierzony co do centymetra. No myślę, że jak wymierzę równiutko dotąd i potem tu, to będzie ok. Zresztą zawsze jak coś, to będzie troszeczkę większa ta wcinka. Tak czytałam, że 3-5 cm trzeba doliczyć. No ja myślę, że będę doliczać te 5. Zobaczymy, zawsze to są konglomeraty i tak dalej. Można podjechać do kamieniarza i troszeczkę skrócić, niż jakby było za mało. Także zamówię parapety, żeby można było je zamontować przed malowaniem i tak tu będzie trzeba poprawić, a farby już nie ma do pokoju Laurci, ale to się kupi po prostu taką, są w saszetkach takie próbki i tyle co będzie trzeba to się pomaluje, no bo nie będziemy kupować całej puszki, żeby tylko poprawić tyle, no trochę, no mogliśmy pierwsze te parapety zrobić, no ale dobra. No w ogóle nie wiem po co żeśmy to malowali, tak żeśmy chyba zagalopowali się trochę, ale jest to dobrze. Będzie wszystko dobrze, to było pozaklejane. Wczoraj się bałam, bo tam kuli. Straszne jest to echo. I bałam się trochę co to będzie, ale na szczęście wszystko jest czyste, chociaż wiecie, no ściany są zakurzone same z siebie. Także to wszystko będzie trzeba odkurzyć. Będzie ekstra. Dzieje się. Hejka, kochani, jest już wtorek. Także Laura, szogunie, jaka rozczochrana, brudna. No, nie rób tak. Ja właśnie wróciłam od rana do domu, która jest godzina, pokaż na zegarku. O, już w pół do drugiej. Nie, która jest? W pół do drugiej. Ujeździłam się trochę, mam okropne włosy i kolor i wszystko, muszę się właśnie, jak mąż wróci teraz, umówić do fryzjera, jakoś się muszę, bo no nie jest ciekawe, albo sama sobie coś zrobię, ale wolałabym się umówić, zrobić jakiś kolorek i tak dalej, chociaż teraz powiem wam, że mam takie masakryczne włosy przez czapkę, bo noszę czapkę, bo już jestem przeziębiona znowu, ale to wszystko efekt tego, że wiecie, latam w aucie ciepło,
z domu na pole, z pola do auta, w aucie nagrzane, znowu na tą budowę, znowu do sklepu. Często jeździłam tu do nas, do Brico, a powiem wam, że tam jest jakieś chore rozwiązanie w tym sklepie, bo jak się wychodzi z tego sklepu, to nie dość, że w sklepie jest ciepło, to wychodzicie i dostajecie takie z jakiejś nagrzewnicy, takie uderzenie gorącego powietrza i nagle wychodzicie na takie, wiecie, -2. Masakra. A to powietrze jest aż takie nieprzyjemnie gorące. Laura! Laurka, puść. Puść. Co ty to robisz? To nie jest śmieszne. Czemu mi wzięłaś okulary? Nie ma. No nie ma. Nie. Nie ma, Laurcia. Nie ma, zgubił się. Zgubił się, mumu. Poszukamy później, dobra? Za chwilę. Zamówiłam parapety. Będziemy mieć parapety, przepiękne parapety. Jak ja zobaczyłam ten kamień, będziemy mieć kamienne parapety. Pojechałam normalnie do kamieniarza i zamówiłam parapety marmurowe. Są przepiękne. Stwierdziłam, że najlepiej będą pasować, bo nie chciałam też takich całkiem białych. A ściany są białe, więc się ładnie to z tą ścianą zleje. A nie chciałam też ciemnych parapetów, ze względu na to, że mam ciemną oprawę okien. No i to okno, to światło okna zrobiłoby się takie ciemne, przyciemnione. Więc to jest marmur Carrea. Śliczne. To prawda, ten parapet jeden będzie tylko w jadalni, dwa parapety u dzieci, jeden w garderobie i jeden na klatce schodowej. W połowie lutego będziemy mieć przymiarkę schodów. Już się nie mogę wszystkiego doczekać. W poniedziałek mamy montaż tego pieca, ale mam nadzieję, że uda nam się też w poniedziałek zamówić już podłogi, że przyjdą, także będzie można działać. Tapeta do Antka jest ogarnięta. Najpiękniejsza tapeta z motywem dżungli, jaką kiedykolwiek widziałam. Tak, dosłownie taka, o jakiej myślałam, nieprzesadzona, jaką chciałam, która daje mi ten efekt, o którym marzyłam w tym pokoju. Także, o, jak fajnie, prąd powoli też się robi, powoli, powoli coraz więcej żarówek zawisa. No i tak wygląda nasza sytuacja, jeżeli chodzi o budowę. Jak się coś więcej, tak wiecie, zmieni i jak już będzie ciepełko i już coś się będzie w łazienkach działo, to pewnie Was zabiorę, ale tak naprawdę na razie tylko jest zrobiona ta... Bo wiecie, dużo jest ten garaż, bo dużo jest takich teraz, wiecie, prac takich, wiecie, przesuwanie jeszcze tych gniazdek, które trzeba, lampę trzeba przesunąć na tam, gdzie... Ja tu gadu, gadu, a ta wyciąga chusteczkę za chusteczką. Dość, Laurcia. No, dużo takich, wiecie, przeróbek właśnie tych prądów, przesuwania gniazdek. Tam trzeba było i w garażu przesunąć gniazdka, i lampę trzeba przesunąć na holu, bo centralnie wyszła koło tego wyłazu, bo okazało się jeszcze, że na dodatek, że wyłaz mąż zmierzył od pustaka, a tynk go zablokował, no i trzeba było nadkuć. Ale wszystko weszło teraz pięknie, ładnie i wyłaz już jest założony, także panom też będzie tam na pewno teraz troszeczkę cieplej. Oczywiście kupiłam im też bezrękawniki, takie orta, wiecie, takie no jak kurtka, tylko takie cieńsze, takie na dziale BHP. Więc mam nadzieję, że przez to też im jest troszeczkę cieplej. I teraz jak włączyli nagrzewnicę w garażu i garaż był zamknięty, to tam już jest ciepło. Tam już, to tam już tak do pracy to jest tak okej, okay, no ciepło, wiecie, no cieplej niż ten. Jak się wchodzi, to czuć tą różnicę temperatur. I mam nadzieję, że teraz jak włączam sobie nagrzewnicę do tego poniedziałku tam w środku, w domu, no to też już będzie troszeczkę cieplej. I ta temperatura będzie inna. Ten piec, jak założymy, to też wyschną te ściany w garażu, które zamykają od tych filarów. No i cały czas, ale kurde, wiecie, tak naprawdę robię dopiero drugi tydzień, a mi się wydaje, że to już tak nie wiadomo ile trwa, i że jeszcze są te łazienki niezrobione i tak dalej. Ale od przyszłego tygodnia, no to już się zaczęło na maksa, ale od przyszłego tygodnia to się tak zacznie już na całego. No.
Jak mąż wróci, to naprawdę będę, widzicie, nie mam w ogóle czasu nagrywać. Jak mąż wróci, to będę miała też więcej czasu do tego, żeby wam poopowiadać, powiedzieć wam o tych problemach, które mieliśmy i o tej niepewności, którą mieliśmy, która jest dla nas przeszłością. No i tam będę mogła częściej nagrywać i tak dalej. Laurka, mi skarpetek nie ściągaj. Co, chcesz mi stopy wyczyścić? Tą też? Wyciera mi stopy chusteczkami. Czyste mama ma stópki? Czyste, nie? Ale zimno! Jakie zimno te chusteczki. No to czyść. Poleruję mi stopy. Jak się cieszy, zobaczcie, ona się cieszy. Musimy tu posprzątać w końcu, Laura. Bo powiem wam, że nie wiem, kiedy sprzątałam na górze. Tak, wiecie, ogarniam coś, na cały czas coś leży. Na szczęście z praniem się ogarnęłam, ale no muszę puścić dzisiaj pranie, bo znowu się zbiera. I potem będzie draka i od razu sobie to wieczorem wyprasować. Dzisiaj muszę też zabrać i zamówić tą tapetę do Laury, do pokoju. I muszę do Lusi i gdzie? Tapetę, no i armaturę. Czy na górę baterię? Nie, baterię wannowo-prysznicową. Właśnie z baterią umywalkową jeszcze się wstrzymam, bo podoba mi się pewna bateria, ale teraz jest niedostępna. Pisze, że chwilowo, więc zobaczymy. No a ta druga, która mi się podoba, to jest 300 wydroższa, więc no, wolę poczekać. No a na dół to wiem, co chcę i zamówię sobie komplet i to jest... Będzie ok. No a tak to mamy wszystko. Wszystko już zamówione do łazienki. Jeszcze musimy jechać po jedną szafkę. Na górę, po szafkę, pod umywalkę. Musimy jak. No i nie mamy takich rzeczy jak lustra i tak dalej, ale to wiecie, to już na samym końcu. Jak już będę zamawiać meble i takie rzeczy, no to będę zamawiać też takie wyposażenie do łazienek i tak dalej, i tak dalej. I właśnie, dajcie mi znać, bo zastanawiam się nad pralką. Ja chcę na pewno taką 10-kilo, na 10 kilo pakowną. I dajcie mi znać, czy ktoś z Was korzysta z pralko suszarek. Bo jeżeli macie jakąś dobrą, sprawdzoną, to chyba wolałabym uniknąć kupowania osobno pralki i suszarki, ustawiania tego jeden na drugim. Więc jeżeli macie jakąś taką godną polecenia, pralko, suszarkę w jednym. No to dajcie mi znać, bo ja wiem, że ogólnie bardziej polecane są osobno pralka i osobno suszarka. No ale jakby co, to bym była szczęśliwa, jakby jakaś pralko-suszarka była sprawdzona i naprawdę działała. No kochani, idę ogarniać, idę sprzątać. I tak update'uję wam. Kolejny taki przegadany ten vlog, ale no. Naprawdę nie mam kiedy chwycić za kamerę, bo wychodzę z domu, jadę im coś tam ogarnąć, czego im brakuje. Wracam, daję szybko Lusi jeść i coś tam, muszę im jakąś wodę zawieźć na budowę, muszę coś tam, a tu załatwić to, a tu załatwić tamto. Muszę jeszcze do kierownika budowy właśnie zadzwonić. No i cały czas coś, cały czas. Wczoraj myślałam, że będę miała taki spokojny dzień, a tu coś z tym piecem, tu to, tu te bloczki ogarnąć, ile tego, jak. Masakra, niech już ten mąż wraca. Chociaż coś czuję, że jak wróci i odbierze mi to, wiecie, jeżdżenie na tą budowę i to znowu taka będę, nic się nie dzieje i tak dalej, ale jak wróci, to muszę zadbać o siebie, bo 28 idę z Laurcią do dentysty i z Antosiem, muszę siebie też zapisać na przegląd. Muszę zadzwonić sobie i właśnie do tego fryzjera, bo już masakra, bym się chciała zapisać i tak ogólnie zadbać o siebie, ale tą maseczkę to sobie muszę dzisiaj zrobić, bo znowu mam całe to widać. Widzicie takie zaczerwienienia? To w masakrycznym stanie mam też skórę teraz. Szok. Dobra, kochani. Kochani, dla nas naprawdę kończy się kolejny dzień. To już nie jest ten sam dzień, w którym wam mówiłam, że wam pokażę na zakończenie jeszcze ten prezent dla dziadków, ale mogę wam pokazać. Dziadkowie dostali i babcie takie kubeczki, tylko tu jest cudowna babcia. To jest akurat jeszcze dla babci mojego męża. Druga była w tej samej stylistyce, tylko chyba kochany dziadek pisze. I jeszcze wam pokażę.
I do tego zestaw takich, zobaczcie, herbat. Piękny, tam Laurka już sobie je mleczko, bo kładę ją spać i tyle tu rozgardiasz po kąpieli. Takie, o, taki zestaw herbatek piękne. I to jest 35 różnych herbat. Trochę ciemno tu, ale nie mam za bardzo warunków. I kupiłam sobie, mogę powiedzieć, pierwszą rzecz do naszego domu. W jutrzejszym vlogu, jak będę nagrywać, to zobaczcie. Tu mam dwa takie kartony, będę Wam pokazywać, co tam mam. Ale te dwa kartony, to nie uwierzycie, ale dzisiaj je otworzyłam, a to jest nasz prezent ślubny, w którym jest zastawa stołowa. Trochę inna niż ma moja mama, tą biało-srebrną, złotym paseczkiem, bo trochę inny model, ale też to jest ta sama porcelana. Pokażę Wam, bo jest bardzo ładny i wczoraj go dopiero otworzyłam, bo nie miałam potrzeby. Zobaczcie, kupiłam sobie takie piękne, wiecie, stylizowane na takie kryształowe szklanki. Może tak będzie lepiej. Jak je pokażę, o, na takim jednolitym tle. Zobaczcie, one mają taki wzór. Nie wiem, czy to tak dobrze widać, ale no są ekstra moim zdaniem. Kupiłam nową szczotkę, starych się muszę pozbyć i kupiłam sobie tych szklaneczek 9, a będą jeszcze, to sobie jeszcze dokupię, tak do 20, żebym już miała komplet, wiecie, że jak zaproszę całą rodzinkę, to żeby każdy miał taką samą. Podobają mi się, mega mi się podobają te szklanki, nie widać tak dokładnie tego wzoru, ale są. Wracają do łask, takie ala kryształowe, bardzo ładne te szklaneczki. I chyba 5 coś dałam za jedną, także i cena ekstra. Kupiłam też dzisiaj Laurce spineczki, gumeczki, bo wszystko gubimy. O, widzę, że ona już odpływa. No i tak. Na naszej budowie cały czas się dzieje. Dzisiaj nadmurowali kominek. Nadmurowali kominek, tak. I ja, kochani, muszę zabrać w końcu za posegregowanie tych moich zdjęć. Tylko dzisiaj mam parę zamówień do zrobienia i muszę zapłacić faktury za płytki, bo nie chcę wypłacać pieniędzy, tylko mieć już to zapłacone, jak tylko przywiozą. Mam nadzieję, że zrobią to w tym tygodniu, bo jeżeli nie, to w ogóle się nie pokrywa to z tym, co mówili, bo powiedzieli, że na płytki czeka się tydzień, a my już czekamy 2 tygodnie. Także no nie jest to za fajne. No ale mam nadzieję, że jutro albo pojutrze do mnie przyjedzie transport płytek, bo tak to nie będzie fajnie. No i co? Mąż wraca w weekend, także będę miała troszeczkę więcej czasu, ale właśnie do tego weekendu, aż mąż wraca, to chciałabym posegregować te zdjęcia, bo wiem, że wtedy nie zrobię tego do kolejnego jego wyjazdu. Nie będzie mi się chciało po prostu wieczorami tego robić, tak więc no, na bank się za to zabiorę, za segregowanie zdjęć. Albo nie dzisiaj, nie na pewno, bo muszę te zamówienia zrobić, ale jutro i pojutrze mam nadzieję, że uda mi się to posegregować, że jutro posegreguję, a dnia następnego, że uda mi się włożyć je wszystkie do albumów, tak żebym mogła wywołać sobie zdjęcia z zeszłego roku. I to nie jest komplet, bo mam jeszcze tyle zdjęć z wcześniejszych lat, bo tak naprawdę te, które mam do posegregowania, to są od 2015 do 2018 roku. Co? Co? Dość? Koniec? Co? Czy chcesz jeszcze? Nie. No to pij, leci. Co? Nie. Nie chcesz już? Nie. To dobranoc. Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko, witam wszystkich nowych na naszym kanale. Mam nadzieję, że powoli się rozkręcimy i wrócimy. No, te 2 tygodnie były troszeczkę dla nas, dalej są, bo dopiero jest dzisiaj środa, ciężkie, bo ta budowa i tak dalej, załatwianie, ogarnianie, ale powoli wszystko już tak nabiera, wchodzi mi to jako taki trybik. Tak, Laurka, kładziemy się, idziemy spać. Dobra, bo ona mi się rozbudzi, a była bardzo zmęczona i potem po takim wybiciu się ze snu już będzie makabra. Trzymajcie się cieplutko, kciuk do góry, subskrybujcie nasz kanał. Mam nadzieję, że kolejny vlog już pokaże Wam jakieś tam zmiany w przyszłym tygodniu. Pod koniec tygodnia pojadę po tapetę. O, to niespodziewane będzie spotkanie, ale no.
do Adosia pokoju, a do Laurci muszę zamówić, bo jeszcze tego nie zrobiłam, ale już się zdecydowałam w 100%, więc pewnie dziś złożę to zamówienie. Dobra, do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa! Pa! Wkładaj ją, bo potem będzie... Co robisz? Czeszesz włosy? Nie. Nie? Kuku. Kukasz tą szczotkę do pudełka z powrotem? Tak. No, to kukaj.